Seks. Ostatnie doniesienia z Kosowa. Nadal brak informacji o losie porwanej przez terrorystów ekipy telewizyjnej. Porywacze nie przedstawili też jak dotąd swoich żądań. A teraz czas na prognozę pogody. Wcześniej wstałaś. O co ci chodzi? O piątku to właściwie nie słuchasz niczego poza programami informacyjnymi. No to chyba normalne, że przejęłam się informacją o porwaniu ekipy, w której był Kuba. Znamy się jeszcze z czasów szkolnych. No tak. A ostatnio nawet odświeżyliście znajomość. A co masz na myśli? Ślepy by zauważył, jak cię adorował w czasie kręcenia reportażu o twojej firmie. Wiesz co, ciebie to chyba rzeczywiście nic nie ruszy. No, za wyjątkiem twojej zastępczyni. Znowu zaczynasz? No to ty robisz jakieś aluzje. I to w chwili, kiedy Jakub znalazł się w naprawdę tragicznej sytuacji. O, wielki bohater. Mógł się tam nie pchać z kamerą. Robi to, żeby pokazać dramat ludzi w Kosowie. Takim ludziom jak ty, którzy siedzą w kapciach przed telewizorem. Nieźle mu za to płacą. Jesteś niesprawiedliwy. Znowu się kłócicie? Nie kłócimy się, tylko dyskutujemy. A słuchasz, jakbyście się kłócili.